Szósty epizod, zemsta. I co my teraz zrobimy? Co teraz zrobisz? Spokojnie, oczywiście, że spokojnie. Uspokój się. To tylko jeden. Chcą się przyjrzeć. Nie, matko, chcą nas skrzywdzić. Nie będzie się można ruszać. Okej. Tego się nie spodziewałem. Może ta siekiera ich wystraszyła? Jaki uśmiech w takiej sytuacji. Ja tu nie chcę nikogo skrzywdzić. Nie chcę go bić. Na pewno nie chcę go bić. Będzie dobrze. Chodź. Wszystko. Co by się stało, jakbym go uderzył? To by było już po nas. Oczywiście, że to była dobra decyzja. Dobrze. No, teraz gramy Emily. Nią jeszcze nie graliśmy. Jeśli uda nam się kogoś złapać przez radio, powiemy, że potrzebujemy pomocy. Tylko co będziemy robić w tym czasie? Wrócimy do schroniska i zbierzemy wszystkich. O Boże, tylko nie tam. Nie lepiej zostać tutaj, wiesz, na wypadek, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. Przede wszystkim musimy odpalić to. Może. Pomyślimy, jak nam się uda. No, jesteśmy już na miejscu, proszę bardzo. Ale łatwo. Nic takiego, to tylko czujka. Nic nie widzę, co to jest? To tylko zwykła lampa. Zapewne jest czujnikiem ruchu. No właśnie. Nie ma się czego bać. Wątpię, żeby tutaj ktoś był. Jeden z tych zabójców. Więc całkiem możliwe, że wezwiemy pomoc nawet. Mamy coś tutaj? Na przykład pod tym czymś... Nie. Po prostu wejdźmy na drabinę i tyle. A ty co, Matt? Będziesz się przyglądał? Co on odwala? Dawaj, Matt, chodź tutaj. Co, zostawiasz siekierę ze sobą? No, come on. Nie powinieneś zostawiać. Oj, głupi Matt. Ale wysoko. To już trzecia drabina. Dawaj. Jezu, ja nie z tej strony wchodzę. Co ten Matt się tak zastanawia, jakby nie mógł wejść tuż po mnie? Okej, co my tu mamy? Wszystko okej? Tak. Ta budowla jest bardzo niestabilna.
Myślę, że może się załamać przy takiej burzy. Okej, czyli nie ma prądu? No to wyjdźmy na zewnątrz. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Może coś tutaj uruchomimy? O, proszę bardzo, jakaś skrzynka. Jestem prawie pewien, że dobrze kombinuję. A nie, to flara, okej. No zajebiście! Czy to był dobry pomysł? Ktoś musi zwrócić na to uwagę. Oby nie żaden cholerny psychopata. Kurna. To był chyba błąd. Teraz coś mogą zrobić z tą budowlą. O, fuck. Czuję, że zwaliłem ostro. Kurna, trzeba było się dłużej zastanowić. No zajebiście, znalazła! Dobra robota. Okej, no to punkt dla Mata i Emily. Okej, mamy tutaj coś? Działa. Jaka chuda, 50 kilo, 182 centymetry. Dawaj. Co, nie działa? Proszę, potrzebujemy pomocy! Halo, czy ktoś próbuje nawiązać łączność? Tu posterunek Straży Parku Narodowego w hrabstwie Blackwood. Sygnał jest bardzo słaby. Proszę mówić wyraźniej i powoli, odbiór. Proszę, błagam, proszę, pomóżcie nam! Wolniej! Że Blackwood, a w okolicy grasuje psychopata! Jeśli mnie słychać, proszę powtórzyć zgłoszenie. Nie jestem w stanie zrozumieć ani słowa. Potrzebujemy pomocy! Halo? Proszę podać swoje imię. Odbiór. Stosujemy się. Tutaj nazywam się Emily. Halo? Nie słyszę wyraźnie. Proszę powtórzyć. Odbiór. Jesteśmy na górze Blackwood. Trzeba wytłumaczyć. Grasuje morderca i zabił już jednego z naszych znajomych. Boże, błagam, pomóżcie nam, błagam! Nice! Wynik ruchu coś wygrywa. Pewnie zasrany jeleń. Przyjąłem, proszę pani. Proszę zachować spokój i pozostać na miejscu. To wszystko przez tą flarę, że ją uruchomiłem. To bez sensu. Co? Kiedy? Kiedy będziecie? Poślijcie, najwcześniej. Oczywiście. No i tyle! Matt zostawił siekierę na dole! No i teraz gówno mu zrobimy. O! O, no tak! No tak! Fuck! Hello?
Jezu! Nie! Proszę, nie! To wszystko przez tą flarę. Okej, okay, Matt żyje, a Emily? Druga 43. Cholera! No co ty? Musisz coś zrobić to teraz! Na co ty czekasz? Wyślę! Daj mi się skupić! Nie myśli! Decyzje, decyzje! Natychmiast! Dobrze, wspierająco, oczywiście. Emily, jesteś zdenerwowana, musisz się uspokoić. Wszystko będzie uspokój dobrze. Się w takiej sytuacji, nie ma co! Ej, koniec! Przestań na mnie wrzeszczeć i pozwól mi działać! Okej? Okay? No ta, jasne. Nie śmiesz się, przecież ja się stąd nigdzie nie wybieram. Spróbuję się do ciebie dostać i cię stamtąd wyciągnąć. No to teraz zabierz mnie z tej cholernej wieży, błagam, Matt, zrób coś, tylko szybko proszę. Ratujemy. Powinno dać radę ją uratować, no. O kurwa! Matt! Nie chcę tego przeważyć. Ratujemy. Zobaczymy, co się stanie. Jezu! Emily! Zwaliłem to. Czyli co, Emily nie żyje? Fuck. Zwaliłem to. Dało radę ją uratować? Kurna, no nie. Dlaczego ja zawsze złe sytuacje podejmuję? Jakbym tam skoczył. Że co? O, oh, fuck! Co się dzieje? To ten zabójca? Co się dzieje? Czy to jakie... A może to ten niedźwiedź? Okej. Okay. No i tyle. Proszę bardzo. Nie, no ja po prostu wszystkich ukatrupię. Jak to jest możliwe? Nie było jej na górze? Nie wiem, nie widziałem jej. O, oh, fuck. Chyba coś na dół. Ja też jej nie widziałam. A ci żyją, okej, okay, ci żyją, nice. Wow. To się stało naprawdę? Kurde, no co się tutaj dzieje? Dosyć jasno jest tutaj jakoś. Chris. Co? Chris, chcę tylko powiedzieć. To, co się stało w szopie. Nie wiem, jakie to dla ciebie ciężkie. Byliście z Joshem przyjaciółmi. Aż przestań. Nie, ja muszę to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, że uratowałeś mi życie. Aż, a co innego miałem zrobić? Nie mogłem pozwolić, żeby coś ci się stało. Nie to. Aż, w porządku? Tak, tylko... Ja wiem, że byliście z Joshem kumplami, Chris. Znajdźmy sam. W tej chwili to jest najważniejsze. No ale, oj Boże! Ashley, ej, przestań, okej? Okay? Nie chcę teraz myśleć o tym, co się stało. Chris! Teraz szukamy sam. Dobra, przynajmniej tym nic nie jest. O, oh, fuck. Znowu! Jezu, znaleźć się w takiej sytuacji? Dobra i... Ale to... Wow!
I co? To jest mega creepy. Tylko nerd by tak powiedział. Dobrze, nie. Fak, zacięło się, co jest? Wow. Czekaj chwilę! Czy też to widziałeś? A czy co widziałem? No to, Chris, to! To nie jak wyglądało to? Jak sam. To taki prześwitujący kształt, coś jak duch. O rany. No i będą duchy! Czemu nie chcesz mi wierzyć? Mówię, że go widziałam, tak? To nic nie znaczy? Przeszliśmy prawdziwe piekło, okej? Okay? Twój mózg jest usmażony. Mój to już w ogóle. Nie ufam nawet temu, co sam widzę. Ja nie wiem, nie wiem, ja widziałam coś, jakby... Chris? Aż, w porządku. Jesteś... jesteśmy trochę skołowani w tej chwili. Wiesz, musimy wziąć się w garść i razem przez to przejść, dobra? Chris... Spróbujmy zachować spokój. Odbije nam tutaj, czy co? No to już ostatnie miejsce, w którym może być sam. A może pójdziemy poszukać pozostałych, co? A jeśli sam nas potrzebuje, jeśli ma kłopoty... O Boże! Chodźmy. O, piwnica. O nie, o wiem! Jezu, pamiętam to! Pamiętam to jeszcze sprzed 2 lat, jak to... Oglądałem jakiś krótki let's play z tej gry. Tu będzie taki creepy ten... jumpscare, że dziękuję bardzo. Ja się zaraz będę trzymał 0,5 metra od komputera. Od monitora. To jest jedyny jumpscare, który zapamiętałem z tej gry. Gdzie on był? Jakoś tutaj. Fuck, ja się boję! Ja się boję! Nie, to nie jest to. To jakoś dalej chyba było. Jezu! Wow, to chyba jakieś jaja! Co tu się kurwa wyrabia? Wow. O kurde, ale się wstraszyłam. Potrąciłaś to, nie? Dobrze, nie. Chyba nie, to znaczy nie wiem. Jezu, czemu to wszystko zrobiło się takie straszne? Same z siebie zapalają się świece, zatrzaskują się drzwi i jeszcze... To widmo, Ashley, co to było? Chyba doszukujesz się drugiego dna tam, gdzie go nie ma. Nie mów mi, że nie widziałeś tej białej, prześwitującej sylwetki, która nas zminęła. No, może mamy zwidy? Nie mam żadnych zwidów. Wiesz, ja też sporo widziałem. Widziałem, co się stało z Joshem. To w tym momencie jakoś bardziej mnie martwi. Och, Chris... Wiem. Wiem. Stój! Czekaj, Chris, duch! Co? Nie widziałeś go? Jezu, jak ty się obracasz nie. Wolno. Pokapił się na telefon, paruwo! Twitujesz sobie... Paruwo! Hashtag, lato pierdolony duch! Aż uspokój się, okej? Okay? Tu nie ma żadnego ducha. Niby czemu miałby być? Odbija ci przez to, co stało się z Joshem. Nie słuchasz mnie, tam był duch! Widziałam go, wyglądał jak Hanna, rozumiesz? Jak Hanna! Czy może jak Beth? Jezu, Ash, co, myślisz, że śledzą nas od zakończenia seansu? Nie wiem, możliwe! Nie śledzą, rozumiesz? Bo duchy nie istnieją, kapujesz? Okej, okay, to kto z nami rozmawiał podczas seansu, Chris? Nie wiem. Jak to się stało? Jak obraz? Może tak sobie odpaść ze ściany? O Jezu, jak to jest głupie. Jakie to jest głupie! Boję się. O, klucz. O Boże! Tam! Patrz tam! Chyba nie powiesz, że tego wow, nie widzisz! To jest... No! To jest... Też to widzisz? Nie wiem, ja tylko... To jest jakieś wariactwo. Chris, to pokazuje nam drogę. Nie! Jumpscary, ja się boję! Ja się boję! A, tutaj coś jest. O, zobacz, patrz, Chris. Widać coś przez okno. Co widać? Małe meble? Nie, jakąś scenę z lalkami i tak dalej. Tak? Tego nie pamiętam w sumie, ale kurna, przy takich zbliżeniach... Patrz. O, nice. Ten klucz. Nice. Pasuje, mówiłam ci, ten duch nam pomaga. Ja nie mogę. Ten duch nam pomaga, na pewno. Jezu, jakie to jest creepy, nie! Zaraz, chwila, moment. Musimy się przyjrzeć. Boże,
przypomina. Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Hana. To zeszły rok. Ale to jest takie dokładne. Siedzę tam, gdzie siedziałam. Mam tak samo. No ktoś to ustawił. Kto też tam był? Albo to coś, co nas obserwowało. Że to jest jakieś ostrzeżenie. Ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Nie, to musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hanę i Beth. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Ale po co miałby to tu zostawić, Chris? Chce nam przekazać, że nas wszystkich wykończy. Okej. Okay. Co to jest? To dziennik Hany. Mike też będzie. To, że wszyscy będą tu razem, na tym szczycie, będzie naprawdę cudownie. Kominek, Mike. Kąpiele i super słodki Mike. Tak się cieszę, że spędzę z nim czas. Nie mogę tego czytać! To takie smutne, Chris. I co, tyle? Fuck. Okej. Okay. Radzę odsunąć się od monitora, bo to jest jedyny jumpscare, który wiem, że będzie. Fuck, to było strasznie. Nie, ja się boję! Nice. O, rozdzielamy się! Okej. Okay. Nic. Ale przecież widziałem, Chris, na serio. Widziałem coś, ale gdzie się podziało? To więc duchy nawet tutaj będą. A myślałam, że strasznie już nie będzie. O, fajnie. Jezu, znaleźć się w takiej sytuacji? Co to było? Niemiło tutaj się spędza czas. Ej, patrz, tam jest jeszcze jeden pokój. Nice, czy będą dalsze jumpscary, czy nie będzie? Sama nie wiem, czy chcę iść dalej. Jezu. Gdzie my? Do diabła jesteśmy? No to jakieś żarty? Wiedziałeś, że to tu jest? To jest w zasadzie drugi hotel. Nie miałem pojęcia, że tutaj jest. Nie, słyszę jakiś płacz. Fuck, okej, może z nim porozmawiać? Więcej już chyba tego nie zniosę. Tak, ja też mam już całkiem dość. Wszystko, czego chciałam, to tylko zapomnij, co się stało w zeszłym roku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Hanna sobie myślała. No, cóż. Wiesz, jak to jest, kiedy na kogoś lecisz i nic nie poradzisz. No, super. Czyli twoim zdaniem postawiliśmy wrażliwą przyjaciółkę w strasznej sytuacji i to właśnie przez nas uciekła i zaginęła. A gdybyś to był ty, to co, nie uciekłbyś stamtąd? Nikt nie lubi, jak się robi z kogoś jaja. Właśnie! Ze mnie takie się nie pranki. Śmieją. W twarz może nie. Co? Chris, fakt, zrobiliśmy z niej idiotkę. Na oczach przyjaciół i faceta, na którego leciała. Chyba nic gorszego nie mogło się jej przydarzyć. Właśnie. Jak wy żeście się zachowali? Halo, mamy tutaj coś? O nie! Co to? Bransoletka Sam. Ona nigdy jej nie zdejmuje. O, fuck! Musimy ją znaleźć. To chyba nie przez tego ducha. Migiem. No to schodzimy do piwnicy! Do piwnicy, już jesteśmy dawno w piwnicy! Chris, mam już dość, nie chcę dalej zagłębiać się w ten cholerny koszmar, okej? Ashley, rozumiem cię, okej? Też mam pełne gacie, ale jeśli Sam jest tam na dole, razem z psycholem, mamy sobie pójść? To przecież tak, jakbyśmy ją od razu zabili! Tak, zejdź sam, na pewno. Wiem, ale chyba
dam rady. Nie wygląda to dobrze, co? Naprawdę się boję, Chris. Też się boję, ale będę cię ubezpieczał, okej? O my god. Ubezpieczaj mnie. Zaraz się pocałują jeszcze. No nie, no nie, było tak blisko. To co, może miejmy to już z głowy? Okej. A więc teraz, kim my gramy? Bo nawet nie wiem, kim steruję. Dobra, robimy kółka, kto robi kółka? Ashley robi kółka, więc nią gramy. Jezu, być w takim miejscu. Co to w ogóle ma znaczyć? A porozmawiajmy? Chris, to wszystko mi jakoś strasznie śmierdzi, wiesz? W jakim sensie? No właśnie, to nie ma sensu. Ale co nie ma sensu? To wszystko! Wiesz, ten psychol, te wszystkie dziwne rzeczy, które się dzieją. Mam wrażenie, że coś przeoczyliśmy. Coś takiego, co wszystko ze sobą łączy. Ach, no rozumiem, co masz na myśli, ale... Co by to miało być? To... chyba masz rację. Jaka to jest tak przerażające miejsce, że nie wiem. Ja nie mogę. Może lepiej tego nie dotykajmy? Chyba nie zawsze warto dotykać wszystkich rzeczy. Chris, czy ty mógłbyś iść pierwszy? Jak ty się nie zachowujesz jak dżentelmen? Co to ma znaczyć? Kobietę pierwszą bierze w takich sytuacjach. No, znakomicie. Jezu, tego się nie spodziewałem po tobie, Chris. Nic nie widzę, co tam się dzieje, no. Może powinienem w tym kierunku iść, co tutaj? Ta kamera, Jezu. Coś słyszę? Oh, fuck. Czyżbym coś zwalił, że tutaj wszedłem? Okej, tu mamy zdjęcia wszystkich. Emily nie żyje. Zaraz. Emily nie żyje. Ten żyje? Josh? Ktoś co, chyba... To jest jakieś pierdolone listy gończe? Jezu. Ale nie było też Mata i kogoś jeszcze, nie pamiętam kogo. Tymi X-ami to chyba... to znaczy, że nie żyją. To znaczy, że ten Josh, czy jak on tam... żyje? Nie wiem. Nie, to jakieś przypuszczenia, come on. Nie mam pojęcia. Chociaż zazwyczaj się tak zaznacza, że nie żyje ktoś. O kurde. Patrz na to. Krew? Oby nie sam. Zobaczmy, czy dam sobie z tym... Sam też nie była oznaczona. Ale kurde, jakie one ciężkie. Bądź ostrożny. Musisz przejść aż. Nie utrzymam ich. No już. Chris! No co? Chyba właśnie widziałam sam. Aż, jesteś pewna? Nie wiem, ale musimy to sprawdzić. No chodź. A ja jestem pewien, że ślady krwi prowadzą tędy, okej? Więc chodźmy za nimi. Szybko. Dobra. Oczywiście będę się razem trzymał. O! A więc mamy wspaniałego klauna. Po co ktoś miałby chłodzić to miejsce? Przecież to jest lodowato! Chyba nikt nie zrozumie logiki psychola aż. Jezu, zaraz mi wyskoczy klaun. Jumpscary z klaunami. No po prostu to, co lubię najbardziej. Okej. Okay. To są chyba... Tak, to ciuchy sam. To jest sam? To jest po prostu chore. Czyli psychol tutaj był, to już pewne. Myślisz, że nadal tu jest? Oby nie. Czemu to w ogóle jest tutaj? Pytanie za 100 punktów. A więc to nie jest sam chyba. Chociaż ma tylko ubrania. A nie, przecież ta sam była rozebrana wcześniej, nie? Proszę nie! Sam! O, żyje! Nice! Dobrze! Wygrałem życie. Dlaczego...
kobietę przodem puszczasz. Hej. O, co się dzieje? Sam? Sam! Wow, nic jej nie jest. Martwa? O Jezu, nie jest. Martwa? Nie jest martwa. Skąd wiesz? Wciąż oddycha. No to co jest do diabła? Chyba dostała coś na sen. Nie, dobrze, nie, dobrze. Musimy ją stąd szybko zabrać. Ten wszystkich z maski gazowej bierze. Wszystkich chce uśpić i schować w jednym miejscu. Może znowu planuje jakieś gierki. Proszę bardzo, kolejne gierki, kolejne wybieranie, kogo by tutaj zabić. Czyż nie? Kurwa, zabiję tego twarzowca. Co się dzieje? To ten koleś, który zabił Josha. O Boże! Nie! O Boże! O, proszę bardzo, mamy gnata na stole. Kogo by tutaj zastrzelić? Nie chcę jeszcze umierać. Przestań, żadne z nas nie umrze. Żałuję, że ci nie powiedziałam. To nie fair! Czego? No powiedz, czego? Już za późno. Chris, to nie ma sensu. Przestań, no powiedz. Co jest? Unikaliśmy tego tematu, a teraz, znaczy, wszystko zmarnowaliśmy. Niczego nie zmarnowaliśmy. Nic co się stało? Nie żałuję ani jednej naszej wspólnej sekundy. Każdą swoją chwilę chciałbym spędzić z tobą. O czym ty mówisz, Chris? Wybacz. O czym ty mówisz? Powinienem był ci powiedzieć. Kocham cię. Chris. Ashley, obiecuję, jak z tego wyjdziemy. O Boże! O mój Boże, co? Wyciągnę cię z tego! Nie dam ci umrzeć! Nie! Witajcie, moje czułe obiekty testowe. O kurwa. Nie bój się. Ależ powinnaś się bać, Ash. Bo zasady ci się nie spodobają. Chris dokonał już dziś jednego tragicznego w skutkach wyboru. A teraz musi dokonać kolejnego. Chris, weź do ręki pistolet i zastrzel Ashley. Albo siebie. Kto z was, która ocaleje, będzie mogła żyć. Wybieraj. Nie bądź głupi, Chris. Czekaj, stop! Nie możesz tego zrobić. To powinna być ja. Ty już mnie dzisiaj raz ocaliłeś. Pozwól, że teraz ja wybiorę, że ja teraz ocalę ciebie. Jeśli mam coś jeszcze w życiu zrobić, niech to będzie to! Chris, proszę! O Boże! Nie robię nic! Nie! To byłaby decyzja, którą bym zrobił. Nie zrobię po prostu nic. Czy może siebie? Nie, kontroler mi wybruje. Nie wiem! Nie mam pojęcia. Posuwasz się za daleko. Nie widzisz tego? A? Nie czujesz, że starczy już tej chorobliwej masturbacji? A? Kto dał ci prawo, żeby się zabawiać istnieniami tych ludzi? Co niby czyni cię kimś wyjątkowym? A? Źle z tobą! Masz najebane w głowie! Kurna... Zobacz, co im się stało przez ciebie, a? Co im się stało? Co za chore bydle z ciebie! Chore bydle! Chore bydle! Nice! Jezu, co tu się dzieje? Fuck, coś mi naprawdę tutaj nie pasuje i nie wiem co po prostu. Czy Chris zginął? Nie było pokazane tak naprawdę. Jakby nie miał naboi.
To mógłby być specjalny zabieg, żeby po prostu pokazać, że niby umrze, a tak naprawdę nie umarł. I coś innego się stało. Nie ma naboi na przykład, nie mam pojęcia. Pewnie zagram zaraz w kolejny epizod, ale to zobaczycie kolejnego dnia. A więc to by było na tyle na ten epizod. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to lubcie ten filmik i subskrybujcie kanał po kolejne odcinki. A ja się z wami żegnam, więc na razie.